ktoś tu jedzie samochodem. Cała seria wrześniowych projektów powstała przy współpracy z naszym partnerem Orlo Electronics, dzięki któremu mogliśmy jeszcze dokładniej monitorować tak duże obiekty jak Pałac Bergmanów czy Szpital w Legnicy. Jeśli szukacie dobrego sprzętu do monitoringu kamer przemysłowych czy chociażby dobrej kamery dla spełniania waszego hobby, zerknijcie na promocję na stronie Orlo. Do końca roku trwają tam rabaty do minus 50% na wybrane produkty. Dzięki. Robimy sesję MVP. Ty, Michał, pójdziesz na czek, czy fotopułapka i ten spektrum jest ok. Macie jakąś latarkę drugą? Lepszą? Bo tu chyba baterię pada. Czy się nic nie stało? Pójdziesz po Nightshota. Wrócisz tu. Nightshota? No po tego, co używałem. Samemu? To już teraz. Weź i pójdź i włącz kotelówkę. Masz coś tylko za mną. Jak coś tam nie było. Na krzyki. A wy mnie trzasie? A my będziemy sesję. Dobra.
samym miejscu koło portalu przeprowadzimy teraz sesję EVP cały czas z tamtej strony. Nagrywa nas i mapuje SLS. No, teraz pojawił się twój szkielet. Dobra. Więc jak coś się koło nas pojawi, to SLS to zmapuje. Full Spectrum nagrywa drugą stronę korytarza. Mamy też tutaj ustawiony detektor K2. Też będę go monitorował co chwilę, bo tam też zauważyliśmy szkielet. No i sesja EVP. Zobaczymy, czy coś będzie się chciało nam w tym strasznym miejscu objawić lub coś powiedzieć. Temperatura cały czas spada. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. A, to i jeszcze warto zaznaczyć, że pompki EMF cały czas działają. Więc cokolwiek tu jest. Sesja EVP 1. Może zaczerpnąć. Ktoś tu jedzie samochodem. Dobra. Ktoś tu jedzie samochodem. Gdzie masz kurczę kierowkę? Jedzie tu, zbliża się. Puść, weź te ręce. Zejdź. Jak sytuacja? Dobra, zacznijmy. Daj mi go, tylko coś mu powiem. Michał, my zaczynamy sesję po ciemku. Jak coś, to informuj. Dobra, chyba stanę na parkingu obok naszego samochodu. To też jest problem. Tam mamy naklejki przyklejone. I oni mogą coś zrobić. No nie wiem. Nie wyślemy go tam, żeby kurwa zaraz go pobili albo coś. Ale ma gaz. Powiedz, żeby spróbował tam podejść jak najbliżej się da i nas słuchać. Spróbuj podejść jak najbliżej się da i nas słuchać. Powiem wam, że dawno nie mieliśmy tak emocjonującego projektu jak tutaj, w szpitalu w Legnicy. Nie dość, że na początku okazało się, że coś tutaj chyba jest, no i daje nam cały czas jakieś znaki.
to no musimy też uważać na ludzi. A Michał dał nam znać przed chwilą, że ktoś tutaj jedzie. Nie wiemy kto, ale poszedł na tak zwane czaty, będzie nasłuchiwał. My w ciemności przeprowadzimy sesję i zaczynamy. Zostałeś tu przywołany. Czy straszysz w tym miejscu? Przemów do nas. Jest totalnie ciemno. Jest tu jakiś duch? Powiedz tak. Robi się coraz zimniej. Czy to twoja sprawka? Powiedz tak. Usłyszymy. Odsłuchajmy chwilę. Słyszysz te zmiany? Tak. Że baterie są ten. Ale co, ale to jest taki... Posłyszałeś? I to było też nagrane. Powiem ci, że czasem jak odsłuchuję tych nagrań z dyktafonu w totalnej ciemności, to ciarki po plecach. I było to takie to.
Chodź do mnie. Pokaż się. Wpłyń na urządzenie, które trzymam w ręku. Zbliż się do niego. Wiem, że tu jesteś. Zapytaj go, co się dzieje. Zgaś. Jest tu ktoś ze mną? Pokaż się, ostatnia szansa. Proszę. Zamigaj tym urządzeniem, podejdź do niego. Jestem tu sam, w ciemności. W totalnej ciemności. Objaw się. Pokaż się. Chyba musimy zwijać się. Ale musisz to robić po ciemku. Bo oni nas zaraz zobaczą. Kierować prawo. Czasem bywa tak, że bardziej niż duchów musimy wystrzegać się innych ludzi. Więc na chwilę obecną musimy przerwać projekt. I tak już trochę tutaj pobyliśmy. Spakujemy cały sprzęt i zobaczymy co dalej. Poczekamy chwilę, bo ktoś tutaj się zbliża. Dobra, zapytaj go, czy może przyjść. Możesz tutaj przyjść? Zapytać, czy coś słychać. A słychać coś? Nie, właśnie nie słyszę. Czekaj, 5 minut jeszcze tylko stoję i tam idę do was. Dobra, bo my jeszcze skozminaliśmy. Czyli wszystkim? Zostały dwie. Przy prosektorium. No tak, ale weźmie wszystko. Dobra, to ja idę do was. Ma wszystko wziąć? Nie, wziął dwie, zostały dwie. Weźmiemy. Co prawda jedna sytuacja się uspokoiła, ale nagle po jakimś czasie nadjechał drugi samochód i znowu się zaostrzyła. Więc my nie chcemy też dużo ryzykować, jest już chyba w pół do trzeciej. Zmieniliśmy cały sprzęt. No właśnie o tym mówię. Mówi się, że tu nie jest bezpiecznie, więc wolimy nie ryzykować. Nadmiernie zmieniliśmy sprzęt. I jeżeli sytuacja pozwoli, to pójdziemy jeszcze na jedną sesję do prosektorium i do kina letniego. Zobaczymy. Samochód podobno z tego co Michał mówił zatrzymał się obok naszego. Zgasił silnik i jest totalna cisza, więc nie musimy zbadać sytuacji. Zobaczymy jaki będzie dalszy rozwój. I co? No powiem ci, dawno takiego projektu nie miałem. Dobra, opowiedz się wszystko później, bo ja też kurwa takiego dawnego projektu nie miałem. No. Szła grupa chyba, nie wiem, z 5-6 osób nawalonych w trupa. Zaczęli się drzeć. Czyli jednak. Do tego samochodu. Mhm.
gdyby jeden samochód, to wydaje mi się, że by skręcili tutaj na ten. Dobra, zbieramy sprzęt. Idziemy po kamery. Ty masz dwie, tak? Ja wziąłem fotokołatkę i wziąłem Orla jedną. Dobra. Zdjęłaś się schowaną plecaku? Wszystko w plecaku. Jeżeli szansa pozwoli, to jeszcze zrobimy krótką sesję w prosektorium i w kinie. Zobaczymy. Odsłuchajmy. Sesja MVP 3. I stabilnie bez ruchu. Czy jest ktoś, kto umarł w tym miejscu? I może coś do nas powiedzieć? Przemów do nas. Jak masz na imię? Jak ciebie zowód? Борис Шпаруский, как тебя зовут?
na imię. Jesteś tutaj z nami? W tym pomieszczeniu? Powiedz coś do nas. Powiedz swoje imię. Как тебя зовут? Wydawało mi się, że coś słyszałem. Po mojej lewej coś się tam się zadziało. Coś. Jakiś dźwięk w swoim momencie. Nie wiem, czy to jest dwoje, czy... Mogło być, bo to jest dwór dla nas. Czujesz ten zapach? Tak. To było... No, czuć. Niestety. Dosyć specyficzny. Potrafisz go rozpoznać? Jakiś środek? Chlor? Nie, ja bym powiedział, że to takie stare meble. Takie, o, takie to, to jest może jakieś obite. No nie wiem, no balsamowali chyba te ciała, czy jakoś, nie wiem. Jak to było krematorium, to spalali, tak? To było prosektorium. A, okej. A teraz jeszcze bardziej czuć. Bardzo dziwne i tylko w tym pomieszczeniu go czuję. I teraz jeszcze mocniej. Masz dyktafon? No mam. Daj mi dyktafon. Zrobię coś, czego nigdy nie robiłeś. Z dyktafonem na rozgórę? Włącz mi go.
Jeżeli ktokolwiek, jakakolwiek dusza znajduje się tutaj i chce coś powiedzieć, pokazać się, niech to zrobi teraz. Leżę tu, gdzie być może ktoś z was kiedyś. W totalnym skupieniu. Chcę was usłyszeć. Skupiam się na was, na waszym głosie. Jak masz na imię? Jak ciebie zawód? Powiedz mi swoje imię. Powiedz mi swoje imię. Proszę, teraz. Ale to może to łóżka czy coś. Wychodzimy stąd. Lepiej to będzie lepsze. Kamień tu był? Co? Ten kamień tu był? Był. Dobra, nagrałem tu zakończenie. Drodzy widzowie, wydaje mi się, że zrobiliśmy co mogliśmy. Jak na tak duży obiekt, jakim jest szpital w Legnicy. W tym momencie będziemy kończyć tutaj projekt. To nie był normalny projekt. To nie był zwykły projekt. To był dość specyficzny. Kilka razy musieliśmy się zwijać, bardzo szybko uciekać. Kilka razy nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Dostawaliśmy dziwne sygnały od Michała. My sami odczuwaliśmy dziwne... Tutaj mieliśmy dziwne odczucia, dziwne dźwięki słyszeliśmy, dziwne nagrania widzieliśmy na SLS-ie, zobaczymy jak na innych kamerach. Dużo materiału do przejrzenia, ale już teraz mogę powiedzieć, że dla mnie osobiście to jeden z lepszych, z tych bardziej mrocznych, tajemniczych projektów z adrenaliną. Co pokażą kamery, to druga kwestia. Na tę chwilę będziemy się żegnać.
Wszelkie wnioski jak zwykle na końcu filmu. Jeżeli się podobało, dajcie o sobie znak. Tak. I działamy dalej. Pamiętajcie, dajcie łapkę w górę i zasubujcie, bo ten projekt nie był normalny i bardzo dużo od nas wymagał. I miejmy nadzieję, że wam też się klimat spodobał. W takim razie do zobaczenia z prosektorium, a my uciekamy stąd. Czym prędzej. Cześć. Chcemy pokazać wam jeszcze jedną rzecz, która bardzo nas zaintrygowała. A właściwie chcielibyśmy, żebyście się dobrze wsłuchali w materiał nagrany przez kamerę Full Spectrum w prosektorium. Analizując go długo, zastanawialiśmy się, co to może być. Ale opinie pozostawiamy wam. Dajcie nam jednak znać w komentarzach, co na ten temat sądzicie.
Słuchajcie, nagrywam to tak jakby na żywo, kończąc jeszcze montaż tego odcinka, ale jest późna noc. Jestem w totalnym stresie. Ręce mi drżą, bo dawno już nie słyszałem i nie widziałem czegoś podobnego, co kiedykolwiek udało nam się nagrać, zarejestrować. Ten dźwięk tak mnie dziwnie przeszył od środka. Dla mnie jest taki prawdziwy. Po pierwsze, nie było tam nikogo, kogo byśmy mogli fizycznie słyszeć, żeby tak krzyczał. A co dopiero kamera, której głośnik nie jest aż tak dobry, żeby wyłapała coś z daleka. Po drugie, ulica od tego szpitala, jak większość zapewne dobrze wie, jest dość dużo oddalona od samego kompleksu szpitalnego, więc z ulicy głównej nie dałoby się nikogo tak usłyszeć na tej kamerze. Dodatkowo, właśnie w momencie, kiedy ktokolwiek tam się pojawiał, podjeżdżał, bo pewnie tak było, my nie słyszeliśmy żadnych krzyków. A co dopiero kamera, która miałaby to zarejestrować. Ten dźwięk był taki przytłumiony, jakby pochodził zza światów, jakby ktoś wzywał pomocy. Mówię, dawno się tak nie czułem. Jest pierwsza w nocy, jak kończę ten drugi part montować i nie mogę się zebrać, bo jakby uderzyło to we mnie, to nagranie, te dźwięki, no dla mnie są mega autentyczne. Udostępniajcie ten materiał. Puszczajcie komukolwiek, niech sprawdzają, niech weryfikują, niech dają swoje oceny tego nagrania, tego EVP. Mnie wydaje się i chłopakom, i mamy nadzieję, że w końcu udało nam się zarejestrować coś wartościowego i mamy ogromną potrzebę teraz tam wrócić i spróbować jeszcze raz być może porozumieć się z tym czymś, być może ktoś, kto nie odszedł jeszcze z tego świata, potrzebuje pomocy. Coś niesamowitego.